No a tutaj, kochani, zrobiłem urodziny dopiero teraz na mini osiedlu. I zobaczcie, kogo my tu mamy. Julcie, Gacusia, Niunie, Zyzia, o, Romeo. Tu jest wesoła ciotka, mamuśka. No Maciek i cię. Też wam się należy. Chociaż niektórzy to już tam byli. Rano. No ale gorąco dzisiaj. Było 31 stopni. Ale najcieplej ma być w niedzielę chyba. 34 czy w poniedziałek. Tak ma przygrzać, kochani. Jedźcie, kicie. Bo to nie będzie tak codziennie. Tak codziennie nie będzie. Macie. Kolega Wojtek liście zamiata i kwiaty. No to jest jedyny mieszkaniec. O, idzie kapitan Żbik. No czekaj, bo ja tu będę schodził. Aha, aha. Zobaczcie. Aha. No, Romeo jeszcze uznaje jego dominację. No, ale kolego, to się skończy. Jeszcze Romeo trochę nabierze odwagi, zmężnieje i nie będziesz taki ważny. No, a teraz idę do Bocianówki. Będę szedł do Bocianówki i będę opowiadał, co dzisiaj było. Więc dzisiaj byłem o 10:30 w Kołobrzegu u weterynarza pani dr Kolman, bo miałem przyjechać po tabletki dla misi. No i byliśmy. Zapłaciłem też za poprzednią wizytę, bo nie mogłem przelewem, pani doktor mi złe konto podała z błędem. Także dzisiaj zapłaciłem za tę wizytę i za tabletki. I dostałem te tabletki. Pierwotnie kiedyś, jak byłem pierwszym razem, pani doktor mówiła, że czy przez telefon, mówiła, że od poniedziałku będę dawał dwa razy dziennie. Ale dzisiaj jak byłem, to powiedziała, że już od dzisiaj. Także w południe mówi, że mogę dać jedną, no i wieczorem drugą. No to w południe dałem, a teraz idę dać drugą. O, zobaczcie, kusy jest, kusy jest. A, siedzi, usiadł i siedzi. A tu jest chyba murzynek. Tu klakierek. A kusy siedzi tam. No, tam jedzenie zostało. A który mi tu się o nogi ociera? Oczywiście, kapitan Żbik. O, tak. A, tak jest gorąco, że trzeba się położyć. Nie idzie iść. Trzeba odpoczywać w międzyczasie. Jak to ktoś powiedział, jak Romeo mi się tak co chwilę kładł, no to tam był w komentarzu, oj, chyba Romeo ma kłopoty z sercem. A tam, proszę, po promenadzie któryś chodzi. Chyba ciotka Płaczka siedzi. Zaraz zobaczymy, co tam dalej. A kusy, zobaczcie, położył się. Położył się. Nie ucieka, on już się oswoił. Nawet będę powoli szedł, bo muszę tą balustradę minąć, żeby do Bocianówki, chyba że pod balustradą. Ale coś mi się kręgosłup nie chce schylać. Już nie te lata. Będziemy iść. O, o, polecia. Widzicie, ogona nie ma. Nie ma ogona. To ten kot na cztery łapy nie spadnie, kochani. Bo kot, żeby spaść na cztery łapy, musi mieć ogon.
On w ten czas w jedną stronę cały korpus obraca, a ogon w drugą stronę. No i położył się. Jest jakieś ode mnie 12 metrów. I kto tu mi przyszedł naprzeciw? Szramek, cienki bolek. I kto to? Muzynek. Idzie cienki ten kapitan Żbik, a Romeo położył się, leży. Romeo! Kiciulku! Leży Romeo. Pysia pusi nie ma. Także przychodzi tutaj. On nawet tyłem się położył, czyli nie obawia się specjalnie. Nie musi nawet patrzeć na mnie cały czas. On już wie, że ja go nie atakuję, nie ganiam go. Że się może czuć bezpiecznie. A, nasza łasiczka. Łasiczka przyszła. Fifi, antenka w górze. A u Basiorka w dół, antenka. Tak, Basiorko? O, proszę, jaką kuwetę sobie znalazł. Proszę, piaseczek, kuweta jest. Pod stołówką kuweta. Proszę. O, światła nie zgasili. W kibelku, w stołówce. No dobra, to idziemy. O, ciotka płaczka jak zwykle płacze. O, O, leci nasza jubilatka. Następna. Chodź, Pelełka. O, jakie podobne. Może to ojciec nawet jej. No. Dzisiaj postaram się. Dam tą pastylkę misi. I postaram jej się obciąć te jej szpony. Bo ma takie długie, zawinięte, zaczepia się cały czas. Kurczę, jak idzie, czy jak ja ją trzymam. No i co? I położyłaś mi się na drodze, tak? No, to ja jestem kotyk. Pies tak nigdy nie zrobi, żeby się położyć pod nogi. A, jaka straszna. Jaka straszna. Idziemy. Obejdę dookoła, zobaczę, czy tu jakiś kotek jest, czy nie ma. O, zobaczcie nowość. Nowość. Fotel wyniosłem tutaj. Ze Sky. Nie zmoknie, odporny na deszcz. Co najwyżej do tego. Ten kawałek futerka będę chował. Ale póki co, dzisiaj mamy piątek, a burze będą chyba po niedzieli dopiero. I cóż mamy tutaj? Nie mamy żadnego tutaj kotka. A. Niunia, nia. A i znowu fikumiku, fikumiku. Czekaj, ja teraz filmuję. No, kotki mi towarzyszą. Proszę, idą. Idzie cała czerada. Czy czereda. O, właśnie, ciebie szukałem. Wyszłaś. Misia, pytają się o ciebie. Pytają się o ciebie. Oskarek się pyta, jak tam misia, jak tam misia. Co zadzwoni do mnie, to co tam misia i misia. I muszę meldować, co tej, u tej misi tam jest. Co ona w tej chwili robi. Chodź, misienka, dostaniesz jeść. I tableteczkę. O. Pokażę wam, kochani, jakie to
tabletki dostałem. Zaraz wam pokażę. A tam mleko nalane jest, które kotki nie zjadły, także Antek dzik przyjdzie, co zje. No. Bo muszę tam tą fotopułapkę zamontować, żeby go wreszcie sfilmować. Jaki to dzik Antek. Jak on wygląda. No i kochani, żebym się nie zdziwił, może się okazać, że to nie dzik, tylko coś innego. Dopiero byłoby szopki. Na przykład borsuk jakiś chodzi. A wiecie, jak borsuk wygląda? Nie? To ten, co ma białą taką irokezę przez całe ciało. Sierść. Dobra. Gdzie ten klucz? Zobaczcie, szlamek. To jest metoda szlamka. Ocieranie się o nogi. Metoda kapitana Żbika. Wskakiwać na kolana. Każdy kot ma jakiś swój taki ulubiony sposób zachowania w stosunku do mnie. Bolek tylko, cienki bolek, gdzie wskakuje. No, o Jezu, dzisiaj zwanie. Mamy w 9:30, 26 stopni. No, to już jest przyjemnie. 26 stopni to jest przyjemnie. No, tutaj jeszcze został Kitty Cat, który przysłała, która to pani? Pani chyba Sylwia z... Nie, już kurczę mi się myli. A, nie będę się... Znowu choroba się pomylę. No, misieńka jest. To zaraz otworzymy nasz teatrzyk. I pamiętacie, 26 stopni jest na dworze. A zaraz zobaczymy, ile jest w bocianówce. No, w komentarzach, kochani, pisałem, zamówiłem lodówkę. Próbowałem skombinować używaną. No, najlepiej jak ktoś by mi za darmo czy używaną, ale się okazuje, że nikt nie ma. A to jest... To jest obcinacz do paznokci. O, widzicie? Tu pazurek wkłada. Kotek i cyk. I obcina. Także będziemy misieńce obcinać. A teraz chcę pokazać, które to tabletki. Pani Holman mi dała. Zobaczcie, to są te tabletki. O! To są te tabletki, tak wyglądają. A jak się nazywają? Kurde. Zaraz zobaczę. No, łap ostrość. O, jest, 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 jest. Coś nie może złapać raz. Tak nie złapie. Może tak. Teraz. O, macie. A? Jak? Tabletka.
No jakoś tak. Choroba, komary mi tu już atakują. A ja kupiłem sobie... Ej, kot jak uciekły. Rajda kupiłem sobie. Skurlale, bo tu gryzą. Też mam nawet taką siatkę sobie kupiłem. O, zobaczy, na głowę. Założę i mi komar nie ugryzie. Myślałem kupić moskiterię tutaj, o. Jak się położę. No ale na razie się nie kładę. Tak. No i kochani, zobaczcie, co zrobiłem. No, będzie się działo. Zaraz będziecie pomstować. Znowu, to wyniósł, to wniósł. A no, wniosłem. Zobaczcie, biurko. To jest moje biurko, które miałem kiedyś w pokoju. Później dałem koledze Marcinowi. On sobie kupił, to wyrzucił. Już miało iść na śmieci, ale doszedłem do wniosku, że ja je wykorzystam. Ono na razie tu stoi, ale ono nie będzie tu stało. Ono będzie stało tutaj, przy tej ścianie. Przy tej ścianie. Przy łóżku. Będzie moje łóżko, biurko do pracy i nie do pracy, ale głównie z myślą, zobaczcie, ja tu przecież powkładam te karmy, co przyjdą, co będę miał. O, to sobie tu powkładam. Tutaj też powkładam te takie podręczne. Tutaj. Czy tutaj. O, o kurde. Ten rajd mnie dusi. Także tu będzie. O. Pani Aniu. Czy przeżyje pani to? Pani Aniu, przeżyje pani to? Co? Tak, a tutaj te domki pójdą na tą ścianę, tam gniazdka. Trzeba będzie robić. No i trzeba będzie porządkować. Wpisałem w komentarzu. Wcześniej mówiłem, że te upały się zbliżają. I jutro pójdę tutaj na osiedle do Jaromina, do tego fachowca na emeryturze, żeby mi położył tą papę na dachu, skoro teraz są takie upały, to już chyba lepszej pory nie będzie. Czyli 30 stopni przeszło. No. No i te rynny. Także będzie ten wydatek. Ale to nie mówię o wydatku pod kątem, żebyście mi tu kasę przesyłali. Nie, ja sobie tam poradzę. Będę miał upusty, rabaty, tam jakiś jeszcze inny sposób. Sobie jakoś tam załatwię z tym panem. Aha, nie, wspomniałem o lodówce i chyba później zszedłem z tematu. Zamówiłem tą lodówkę w Media Ekspert na raty 399 zł, 10 rat po 40 zł. Ostatnia rata kwiecień 2022. No, także wstawię tą lodóweczkę. Kto wie, czy ona się nie zmieści właśnie tu, gdzie ten karton jest tam. Ona ma 43 litry, ma tam wymiary coś 48, 41, 42. To nawet chyba tam się zmieści w to miejsce. No. No bo gorąco, kurczę. I te puszki otworzę, to później mam problem. Bo to ciepło się będzie psuło. Nie, kiciulki? No, a gdzie jest nasz... O, najedzony klakierek, najedzony. Te też najedzone. Też najedzone, proszę. Nie chodzą. Nie narzekają, że głodne są. Proszę, picie jest. Jeszcze zostało. Nie, szlamek?
Dawno tak nie było, a wiesz dlaczego, Szlamek? Chodź, misieńko. Tableteczkę ci dam. Chodź, Niunia. Chodź, kabelku. Także, kochanie, będę musiał wyłączyć, żeby jej dać tą tabletkę. Nie ma problemu z misią. Biorę ją krzyżem na kolana. Tylnie nóżki kolanami przytrzymuję. Pyszczek jej tam uchylam. Tabletkę moczę w dolinie noteci, żeby był w sosie. I tam łyka. Tableteczki są małe. Także nie ma problemu. Zresztą w ogóle ona jest pod tym względem. To takiego drugiego kota nie ma do leczenia. Ona już przywykła. To jest jakby jej druga, może nie natura, ale drugie życie. Leczenie ciągłe. No miejmy nadzieję, że teraz się wyleczy ją. Bo skoro nie ma jakichś świń z bakterii, nie wiadomo jakich, tylko zwykle to, co koty mają, to należy domniemać, że ten roszczep jest główną przyczyną tych komplikacji jej nosowo-gardłowych. Że ona ciągle się nie może doleczyć, wyleczyć. A gdzie poszedł nasz sąsiad z poza przestrzeni? O, zobaczcie. Siedzi tam pod bocianem któryś. Zobaczcie, pod bocianem siedzi. Haha. Który to tam usiadł? Który z tych czarnych? Kicia! Ło, jakie kurcze. Jakie oczy, jak u małpiaka. No. Co? Kiciulek. No idzie, idzie, zszedł. No, mówiłem, że misia dostała tabletkę na odrobaczenie. Teraz też jakaś taka, może i to, że ciepło. Tabletkę dostała na odrobaczenie. Teraz dostała tą tabletkę od pani doktor Coleman. I tak widać jakby lepiej. I apetyt ma. A to? Czy to kusy tutaj? Poszedł. Zobaczymy. Kusy czy nie kusy? Kusy. A ci ogona nie ma. On chodzi tutaj. Bida, kot bez ogona. No są takie rasy. Bez ogona. A, następna się załatwia tutaj. A wiecie, że jest tylko jedna rasa kotów, która lubi wodę pływać i której sierść nie moknie. Ma sierść tak jak u kaczek. Woda spływa. To tam gdzieś z tych indyjski, czy jakiś, czy z tamtych rejonów. A sobie chodzi, znowu tyłem siedzi. I nie boi się. Kiciulek. Nie boi się. Tutaj lampy świecą. O. Czyli mam prąd też stąd. O. Tutaj. Z
tej lampy i do piwnicy, do mnie, do bocianówki. Ładne, żółte światło. Ciepłe tak zwane. Ciepłe. To jasne światło się określa jako zimne. Takie nastrojowe, przyjemne. Nie męczące wzroku. W smartfonach nawet macie taką funkcję. Nocne się przełącza, ktoś włączy. I światło w ten czas wyświetla gdzieś takie żółtawy. Żeby wzrok oszczędzać, bo jak jest ciemno i wzrok na zewnątrz patrzy, jest ciemno, a na ekran jasny jest duża różnica kontrastów i w ten czas to jest źle dla wzroku, się męczy. Tak samo wszelkie migające szybko światła, szczególnie w tych kreskówkach rysunkowych japońskich, jakieś tam Pekamony czy nie tam inne. Była kiedyś taka historia, że była bajka i było bardzo intensywne, kolorowe, pulsujące te zmienne światła w tej bajce. To później była masa dzieci w szpitalach. Jakieś ataki były. Padaczek czy nie padaczek. No i zakazano. No. No dobra. Niunia, nia, niunia. Zobaczcie, jak koty siedzą. Zobaczcie, jak posiadały. Jak usiadły i ile ich? Zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na ławce 9. Ale jak siedzą? Zobaczcie, nieruchomo siedzą. Widzicie? No, zrobiłem zdjęcie, jak tak siedzą. Wrzucę to jako awatar tego filmiku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na ławce 8. Tutaj 9. Na dachu już nie ma. No, te kotki metalowe. To już mówiłem, będę chciał je zamontować tutaj na samej górze. Tej, a tamten tam. Będzie w ten czas widać wyżej, ładniej. Tak będzie się lepiej wyróżniało. Gdzie ta moja misieńka jest? Żeby jedną tableteczkę dać. A to ławeczka to jest kolegi Janka, tego rzeźbiarza, który ma mi kotka wyrzeźbić. I on to bierze na cmentarz. Muszę mu jutro powiedzieć, żeby zabrał, bo to mu tylko zagraca. Nie, panie Aniu? Zagraca. No, dosyć moich gratów. Moje graty wystarczą. Po co mi jeszcze inne graty? No to tyle, kochani. Zabieram się do misi. I cóż, jutro będziemy mieć 19 czerwca. I za 3 dni będzie najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. A później 22 czerwca, rocznica Barbarossy, plan. Rozpoczęcia planu Barbarossy, napadu na Związek Radziecki. Ówczesny. No to tyle. To dobranoc. Klakierku, dobranoc.
Idzie jak ciepło. Dobranoc.